Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj polecam przepyszną sałatkę z papryki i cukinii. Sałatka gotowa do spożycia już następnego dnia, ale oczywiście w słoikach najlepiej zostawić sobie kilka takich porcji na zimę. Przygotowałam przepis na 6 słoików takich, może nieco więcej niż pół litra pojemności. Użyłam tutaj 6 sporych papryk czerwonych i żółtych, słodkich i 2 średnie cukinie. Środki nasienne z cukinii lepiej wykroić, bo one niezbyt ciekawie wyglądają w przetworach, w sałatkach. Cukinię najlepiej pokroić tak jak widzicie na filmie, w takie półplastry o grubości może niecałego centymetra. Paprykę podobnie w takiej mniej więcej tej samej długości i podobnie też takiej grubości. Takie po prostu paseczki. Bardzo dobrym składnikiem jest do przyprawiania kurkuma. Dobrze jest zmielić troszkę świeżego pieprzu czarnego. Te dwa składniki ze sobą się świetnie uzupełniają i są prozdrowotne. Warzywa mieszam ze sobą mniej więcej, nic na tym etapie do warzyw nie dodaję, odstawiam na chwilę. Do słoików oczywiście wyparzonych, sterylnych, na dno wrzucę porcję gorczycy, jeszcze tej gorczycy dołożę troszkę później. W sumie wychodzi około 3-4 łyżeczki gorczycy na 6 słoików. Słoików mam tutaj więcej, ale tak jak w przepisie mówiłam, wychodzi mi około 6 takich słoików. Warzywa wkładam do słoiku. Warzywa trzeba w tym słoiku troszeczkę poupychać, żeby nie było zbyt luźno. Do każdego słoika włożę jeszcze po jednym liściu laurowym, 1 lub 2 ziarna ziela angielskiego. A tutaj już zaczynam przygotowywać zalewę. 2 litry mniej więcej wody potrzeba, do tego dodaję mniej więcej pół szklanki, no tak około 100 g cukru. Do zalewy też dodam 3-4 liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego i 1 łyżkę z małym brzuszkiem soli. Cały czas podgrzewam i mieszam do rozpuszczenia cukru i soli. W międzyczasie jeszcze dosypuję do słoików resztę gorczycy. Zalewa już tutaj pomalutku się gotuje, na sam koniec dodam jeszcze kurkumę wymieszaną z pieprzem naturalnym. W sumie taką zalewę gotuję około 5, maksymalnie 10 minut. Jak widzicie, z kurkumą tutaj przybiera taką czerwonawą barwę, ale za chwilę wleję około 200 ml octu i z powrotem uzyskam taki piękny żółty kolor. Doprowadzam do takiego łagodnego wrzenia i dodaję olej, mniej więcej tak około 50-60 ml. Olej sprawi, że te warzywa nie tylko będą smaczniejsze, ale także lepiej przyspajalne będą witaminy z tych warzyw. Olej oczywiście najlepiej nierafinowany. Tak przygotowaną zalewą napełniam słoiki, zostawiając tam pod pokrywką trochę miejsca. Zakręcam dokładnie. I wstawiam do garnka. Na spód garnka warto włożyć płat na przykład ręcznika papierowego, ułożyć słoiki, zalać taką gorącą wodą, podgrzewać mniej więcej do wrzątku, ale nie gotowania. Poziom tej wody, tak jak widzicie na filmie, mniej więcej do 3/4 wysokości słoika.
Całość doprowadzam do takiego delikatnego wrzenia, nie dopuszczając do tego, żeby tutaj woda bulgotała, więc takie były tutaj silne ruchy tej wody. Pasteryzuję 25 minut i zostawiam po wyłączeniu do całkowitego wystudzenia w tej wodzie. Słoiki odwracam, sprawdzam szczelność i gotowe. Tutaj właśnie na spróbowanie jeden otwarty słoik, już na drugi dzień rewelacyjne, nie tylko do kanapek. Życzę smacznego, pozdrawiam, cieplutko zapraszam serdecznie na kolejne filmy.